Grit! Oczywiście, że tak! Hello! Ingrid, trochę się pomyliłaś, bo to ja jestem ten atrakcyjny. Nie on, ja. Naprawdę bardzo trudno jest wybrać. Nie możemy być obydwoje atrakcyjni? No ale dobra, no. Myślałem... Powiem państwu szczerze, myślałem, że dysponujemy, jeśli mogę tak powiedzieć, odmienną atrakcyjnością z Michałem, ale... Trochę. Trochę niewiele. Ja tak zastosowałem taką sztuczkę, chciałem trochę Ingrid zmylić co do świeckiej tradycji polskiej, że się nie trzy razy całuje, tylko ja naliczyłem się chyba tak z 8 razy pocałowaliśmy, ale to wyjątek, Ingrid. Zwykle jest 3 w Polsce. Na dzień dobry. Dlatego jesteś mi winna jeden raz. 3 razy? Nous pouvons baiser outside. Możemy się pocałować na zewnątrz. Dobra. On the stage. On the stage. Ale no, po mnie chodziło, Michał. Ingrid, merci beaucoup. Grazie. Jeśli mogę cię spytać, jakiego koloru jest twój paszport? Zapomniałam, od dawna nie widziałam mojego paszportu. No właśnie. Myślę, że jest czerwony. No właśnie. To był powód... Słuszny kolor. Drobnego problemu. Dlaczego tak pytanie? Skąd to pytanie? Pytam dlatego, że chyba nie miałaś dawno w ręku swojego paszportu. Tak, chodzi o dzisiejszą historię na lotnisku, kiedy nie mogłaś wyjść i przekroczyć granicy państwa. Bo muszę ci, Ingrid, powiedzieć, że jeszcze nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeszcze trzeba mieć paszport, kiedy się przyjeżdża do nas. No tak. Wiem, a dopiero teraz. I mój menadżer też. Ponieważ Polska jest jednym etapem dużego tournée, które w tej chwili odbywam, w tym właśnie okresie mojego życia. Byłam już w całym świecie, w Niemczech, w Grecji, we Francji, w Hiszpanii. Teraz przyjechałam do Polski dzisiaj. I myślałam, i zresztą mój menadżer też, że pozdrawiamy menadżera jesteście już w Europie, okazji. W Unii Europejskiej. Dobrze słyszałaś, bo dobrze słyszałaś, Ingrid. Dlatego, że... Przepraszam. Dobrze słyszałaś, Ingrid, dlatego, że my już niedługo, bo w maju, wprawdzie trochę się pospieszyłaś, ale w maju przyszłego roku też będziemy jeździć do was bez paszportu. Jeść makaron. Myślę to również dzisiaj. Jeść makaron, bolognese, spaghetti, pizza i tak dalej. No bo... pizza, pasta. Pasta, signore, okay. Signora, signori, grazie, oh, prego. Foto, lubisz. Quanto bella, bella signorita. Po wielu przygodach rzeczywiście, faktycznie to trwało długo, fatygowaliśmy pana konsula, którego też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Udało się, bardzo się cieszę, że jesteś z nami w studiu. Co dla nas zaśpiewasz? Jak kiwasz głową, tak znaczy, że już zaśpiewasz? Fajnie. Wiemy, co zaśpiewasz, bo zaśpiewasz to, co śpiewa obecnie cała Polska w każdej dyskotece. No. Cicho. Tu vas chanter ma chanson. Un peu, un petit peu. Ty trochę zaśpiewasz moją piosenkę. Tak troszeczkę tylko. No. Nie, to nie jest sprawiedliwe.
Publiczność też może śpiewać. Czy możemy wszyscy razem zaśpiewać? Ja będę to wszystko nadzorował. Ja ci dam terrible zaraz. To jest tak, kochanie, że ja obecnie zdaję egzamin na pilota i to brzmi jak alfabet Morsa, żeby była jasność. Ale w dalszym ciągu wszystkich porywa to do tańca i obecnie jesteś numer jeden. Bardzo mi z tego powodu miło. Chcecie państwo tego posłuchać? Ingrid, zapraszam cię na scenę. Alore! Dobrze. Śpiewam dla ciebie. Jest nasz przeklapany. Brawo, Ingrid! Ta piosenka nazywa się Jesteś stracony, czyli inaczej, bardziej może kolokwialnie, masz przechlapane. Ingrid! Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es au bout.